prezentacji. Dziękuję bardzo panu prezesowi, witam pana prezesa Matyjaszczyka, witam pana wiceprezesa Czareckiego. Dziękuję za to, że możemy komisję, zresztą jak co roku, odbyć w Gorzetewiku. Mamy jeden punkt w porządku obrad, zapoznanie się ze stanem finansów miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w gminie spółka z o. Czy są ze strony państwa radnych uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przejdziemy do realizacji punktu pierwszego. Ja za moment oddam głos panu prezesom. Natomiast widzę, że na sali jest jeszcze pan, który ma środki do filmowania i nagrywania. Mógłby pan nam powiedzieć, kogo pan reprezentuje? Krzysztof Kowalik z Fundacji Wolności. My to prowadzimy od czasu do czasu monitoring i posiedzenie Rady Miasta i Komisji Rady Miasta. Przyszliśmy dzisiaj, bo jesteśmy zainteresowani sytuacją finansową Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Rozumiem, że będzie pan utrwalał i dźwięki, i obraz. Tak. Tak? Dobrze, dziękuję. Chciałem państwa radnych tylko uprzedzić o takiej sytuacji. Więc przechodzimy do punktu pierwszego. Oddaję głos panu prezesowi. Witam państwa serdecznie. Tak jak co roku postaraliśmy się przygotować dla państwa taki zestaw informacji ekonomicznych. Przepraszam, mogę mieć chwilowo utratę głosu, bo po meczu zaspałem. Także zebraliśmy informacje, te, które naszym zdaniem są dla państwa istotne. Natomiast później panu przewodniczącemu i państwu zostawimy, czy to, co przekazaliśmy, jest wystarczające, czy też będą dodatkowe pytania. Prezentację podzieliliśmy na takie dwa elementy. Pierwszy to jest element taki ogólnozakładowy, produkcyjno-organizacyjny. I ja go omówię, drugi element omówi pan prezes Jacek Czarecki. Na prezentacji będzie więcej informacji, ja będę się skupiał tylko na niektórych informacjach. To są ogólne informacje, czyli to, jakimi tak naprawdę aktywami dysponujemy dzisiaj jako spółka. Czyli to jest dzisiaj 958 km sieci wodociągowej i 826 sieci kanalizacyjnej. Tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę nasze aktywa trwałe to jest 539 milionów złotych i tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że spółka taka jak nasza swoją działalność podstawową opiera głównie na rozbudowie i funkcjonowaniu aktywów trwałych. Jeżeli chodzi o elementy produkcyjne, informacje będą zestawione w taki sposób, że zestawiliśmy ostatnie, to jest od 9 roku dane, plus ostatni rok. Proszę tutaj patrzeć, że to jest wykonanie za ostatnie 8 miesięcy. Także tak jak państwo widzą, produkcja wody, a to jest związane ze sprzedażą, w ostatnich 6 latach nam troszeczkę spada. To jest spadek na poziomie około 1%. Ten rok jest w miarę dobry i myślę, że tego spadku może nie być. Jeżeli będzie jakiś wzrost, to też będzie bardzo niewielki. Jeżeli chodzi o produkcję wody, to tak jak państwo widzą, tak naprawdę mam trzy ujęcia, które trzy stacje wodociągowe, które zasilają praktycznie 60-70% miasta, w zależności od pory dnia. To jest Zęborzycka, czyli Prawienniki, Dąbrowa, Sionta i Sławina. Tak z ciekawą, ciekawa informacja, susza w lipcu spowodowała wzrost sprzedaży wody o około 12%. Ten suchy okres przełożył się na sprzedaż. Jesteśmy miastem, które, jeżeli też o tym mówimy, jesteśmy miastem, które jest dość bezpiecznie, znaczy jest przygotowane na to, żebyśmy nie odczuwali tych upałów. Ilość telefonów, które mieliśmy w pewnym okresie w MPWiK-u, czy nie zabraknie wody, czy ludzie mogą korzystać z taką swobodą, to też świadczy o tym, że mieszkańcy byli bardzo zainteresowani, czy im wody w kranach nie zabraknie. No, u nas zasobowo i technicznie jesteśmy przygotowani na praktycznie podanie dwa razy więcej wody, bez większego problemu. Tu jest sprzedaż rozbita na
poszczególne obszary. Gospodarstwa domowe to jest praktycznie 80% sprzedaży naszej. Jednostki budżetowe dawne, czyli w to wchodzą urzędy, szpitale, to jest 1 200 000 i przemysł to jest około 2 miliony. Tu jest jeszcze taka mała pozycja związana z gminą Konopnica, tam sprzedajemy trupową wodę na tych obszarach, w których oni nie mogą zasilić. Ten rok za 8 miesięcy wygląda bardzo podobnie w stosunku do normalnego okresu roku poprzedniego. Jeżeli chodzi o ścieki, w tamtym roku mamy podobnie jak przy wodzie niewielki spadek ścieków oczyszczonych. Niemniej jednak zauważyliśmy tendencję taką, że tutaj występuje większa trochę stabilizacja. Jest to głównie związane z tym, co Państwo tutaj widzą. Gros ścieków to są gospodarstwa domowe oczywiście. Natomiast dla nas dość istotną rzeczą, którą pewnie w przyszłości będziemy rozwijać jako przedsiębiorstwo, jest odbiór hurtowy ścieków. Tutaj mamy gminy Głusk, Konopnica, Wólka i Świdnik, które dostarczają nam ścieki hurtowo. Głusk już widać jest, tam będą później dane, nie pamiętam czy tam akurat Głusk będzie widać, ale wydaje mi się, że tak. Widać, że te inwestycje, które zostały zrealizowane w latach poprzednich, już przekładają się na wzrost ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni miejskiej. Liczymy na to, że w przyszłości do naszej oczyszczalni będziemy mogli podpiąć też lokalne gminy. I one, można powiedzieć, że wykazują dość duże zainteresowanie. Nawet w najbliższych dniach pewnie zrobimy takie porozumienie międzygminne, gdzie zrobimy wspólną koncepcję. Nie wiemy jeszcze, czy uda się to sfinansować z pieniędzy unijnych, ale po to, żeby być przygotowanym na przyszłość, to będzie wyglądało. Tu jest to rozbite i tutaj właśnie widać, że przemysł to jest około 3 milionów metrów sześciennych. Świdnik spada z tego powodu, że jeszcze chyba Jacek 4 lata temu tam ta nowa kanalizacja, która, znaczy może nie nowa, kanalizacja, która funkcjonowała na gminie Świdnik, była bardzo nieszczelna. Oni w ostatnich latach bardzo dużo prac wykonali w gminie po to, żeby tą kanalizację uszczelnić. I to widać jest już na ilości ścieków odprowadzanych z gminy Świdnik do nas. Tutaj widać jest Głusk, tak, widać jest wzrost. Bo za 8 miesięcy już mamy przekroczoną ilość ścieków, która była w tamtym roku odprowadzana jako całość. Ten wykres jest dla nas bardzo taki optymistyczny, bo trochę jest odwrócony niż w przypadku wody. Zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwie, tak jak Państwo widzą, zatrudnienie nam w ostatnich latach spada. Nasz spadek głównie wynika z odejść emerytalnych i w tym roku być może zbliżymy się do 925 osób na koniec roku. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia i budżet wynagrodzeń, przyjęliśmy od 3 lat, zresztą za chwilę to Państwo zobaczą, taką strategię, że nie zwiększamy budżetu wynagrodzeń jako całości. Tylko staramy się pracowników poprzez zmiany i porozumienia z organizacjami związkowymi wynagradzać troszeczkę inaczej i budujemy taki system, który jest oparty już powolutku o elementy efektywnościowe. Także od 3 lat nie widać wzrostu wynagrodzeń jako budżet. Tutaj to Państwo widzą. Te różnice to oczywiście wynikają z kwestii ZUS-ów i innych rzeczy, bo to jest całość. Także widać jest, to jest myślę ciekawy dla Państwa wykres, od 3 lat budżet wynagrodzeń praktycznie stoi w miejscu. Na to nałożyliśmy, to też ciekawe jest, dynamikę taryfy i dynamikę średniego wynagrodzenia w firmie. Czy staramy się tych elementów zachować między nimi korelację.
Na razie się udaje. Myślę, że strona związkowa tutaj zachowuje się bardzo poprawnie i rozumie tą sytuację, w której aktualnie jesteśmy i też rozumie relacje wynagrodzeń, taryfa. Teraz oddam głos panu prezesowi Jackowi o powrót inwestycji i tym elemencie ekonomicznym. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie. Ten rok jest rokiem specyficznym, dlatego że kończymy największy projekt ze środków Unii Europejskiej z PoIŚ-u w tej części Polski, czyli rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia wody i odprowadzenia ścieków. Gro nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na ten projekt, to był rok poprzedni, w 2014 roku. Ogólnie nakłady na działalność inwestycyjną wyniosły prawie 140 milionów złotych. To jest rekordowy nakład, jeżeli chodzi o historię wodociągów lubelskich. I w skali kraju również są to bardzo wysokie nakłady, jeśli chodzi o sferę wodociągową w skali jednego roku. Tylko takie miasta jak Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk, Katowice i Poznań miały większe nakłady w przeciągu jednego roku, nakłady inwestycyjne. Na nasz projekt, na pierwszy etap w tamtym roku wydaliśmy prawie 95 milionów złotych. Wzrost w stosunku do 2013 roku o 27 milionów złotych. Czyli jak Państwo widzicie, ten rok 13, głównie 14, w tym roku 15. Realizując ten projekt, wydaliśmy w sumie ponad 250 milionów złotych netto. Jednocześnie w tamtym roku udało nam się uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dodatkowe zadania związane z naszym projektem rozbudowa i modernizacja, etap drugi. W sumie projekt cały jest na poziomie 28 milionów złotych, ponad 55% dofinansowania. W tamtym roku na drugi etap, już który rozpoczęliśmy, w tym roku go kończymy, wydaliśmy prawie 3 miliony złotych. W 2015 roku skończymy ten drugi etap i jako taki cały nasz projekt unijny, który w sumie będzie miał wartość prawie 300 milionów netto, zrealizujemy. Ponadto mamy jeszcze dwa unijne projekty, które także realizujemy. Pierwszy z nich to zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu. Jest to projekt, który w tamtym roku rozpoczęliśmy, w tym roku kończymy. I ostatni z naszych projektów to opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji planowanych na lata 16-20. I to jest, proszę Państwa, o tyle istotne zagadnienie, że są to pieniądze na projekty. Czyli wyprzedzamy niejako już to, że nie czekamy, tak jak poprzednio, aż będą jakieś unijne pieniądze, będziemy aplikować i będziemy realizować formułę zaprojektuj i buduj. Teraz chcemy być gotowi, chcemy mieć projekty. W sumie z tego konkursu zwanego 12 otrzymaliśmy bodajże 7 milionów złotych. Cały projekt, jeśli chodzi o wydatki na projektowanie, to jest bardzo dużo, bo generalnie wydatki na projektowanie w strukturze wydatków inwestycyjnych stanowią od 3 do maksymalnie 6%. Także my przekładając tą wartość projektowania na wartość projektów inwestycyjnych, to praktycznie będziemy gotowi na to, żeby móc zainwestować kolejne 100 milionów złotych w rozbudowę naszej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lublinie. Przy tym miejscu pragnę zauważyć, że na chwilę obecną mamy w Lublinie stopień z wodociągowania powyżej 99,5 punkta. Praktycznie można powiedzieć, że we wszystkich miejscach w Lublinie już jest woda. Natomiast skanalizowanie jest na poziomie 98,5 punkta procentowego. Po zrealizowaniu tego projektu, który w tej chwili jest w etapie projektowania, czyli ta dokumentacja techniczna, to jest perspektywa dwóch, powiedzmy, trzech najbliższych lat, to praktycznie dojdziemy i na wodzie do kanalizacji do 100%. Oczywiście to 100% być może nigdy nie zostanie osiągnięte, ale wynika to po prostu chociażby z kwestii geograficznych, bo przyłączenie, są takie gospodarstwa domowe w Lublinie, gdzie stoją dwa budynki i przyłączenie tych dwóch budynków będzie na przykład wymagało inwestycji na poziomie miliona złotych. No więc to jest nieracjonalne, żeby całe społeczeństwo Lublina ponosiło koszty przyłączenia, powiedzmy, dwóch domów, bo potrzeba trzech przepompowni, żeby te ścieki sprowadzić, prawda?
Natomiast jeżeli nam się uda to zrobić, to, to ten stopień zwodociągowania i skanalizowania będą praktycznie bliskie ideału. Ponadto w tamtym roku wydaliśmy 40 milionów na inne inwestycje budowlane montażowe. I to też jest warte podkreślenia, proszę Państwa, że poza projektem unijnym 40 milionów poszło z naszych środków na inwestycje. To również był rekordowy nakład, jeśli chodzi o środki inwestycyjne poza projektami unijnymi. Dodatkowo również rozwijamy nasz park maszynowy. Robimy bardzo dużo w tej chwili prac naszymi siłami wewnętrznymi MPWiK-u. Prac inwestycyjnych. Jeszcze do 2009-2010 roku większość inwestycji była zlecana w wyniku przetargów w tej chwili, żeby obniżyć koszty, żeby nasi ludzie mieli większą efektywność pracy, byli bardziej dociążeni. Wykonujemy różnego rodzaju prace na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, te niezwiązane bezpośrednio z taryfą, także własnymi siłami, czyli na przykład przyłączamy osoby do naszej sieci. Tak wygląda struktura nakładów inwestycyjnych, o której mówiłem. Zdecydowana większość to nasz projekt. Na drugim miejscu inwestycje budowlano-montażowe, prawie 30%. Proszę Państwa, kilka słów na temat taryfy. Mamy cztery grupy taryfowe. Jednomiesięczne rozliczanie, dwumiesięczne rozliczanie w okresach kwartalnych oraz odbiorcy rozliczanie ryczałtowo. Tutaj głównie mówimy o jedno-dwumiesięcznych rozliczeniach jako rozliczeniach z gospodarstwami domowymi. Jeżeli chodzi o taryfę, to taryfa bieżąca, która funkcjonowała będzie do lutego przyszłego roku. W tej chwili cena łączna, cena brutto wynosi 8,72, poprzednia taryfa 8,50. Czyli jak Państwo widzicie, wzrost taryfy na poziomie 2,5 punktu procentowego. Troszeczkę zdrożały ścieki o 3,3, woda na poziomie 1,6. To jest bardzo niewielki, jeśli chodzi o wzrost taryfy, głównie spowodowany dwoma czynnikami. Po pierwsze, realizując nakłady inwestycyjne, generujemy amortyzację, tak? Czyli koszt związany z przyjęciem środka trwałego na stan, a następnie częściowym umarzaniem. I to jest głównie, proszę Państwa, pierwsza pozycja. I druga, która jest pochodną, to jest kwestia związana z podatkiem od nieruchomości. Nowe środki trwałe, stawka podatku od nieruchomości rośnie, plus dodatkowo wartość tych nakładów inwestycyjnych. I to są dwie pozycje, które generalnie napędzają nam koszty. Warto powiedzieć tutaj to, co kolega Sobek mówił, że wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia od kilku lat nie rosną. Wartość kosztów energii również jest utrzymywana w ryzach. Wcześniej, kiedy kupowaliśmy sami energię, udawało nam się przez 2 lata zbijać cenę energii ze względu na negocjacje indywidualne z PGE. Także ten wzrost jest, proszę Państwa, symboliczny. Udało się, i to chyba jest dość dużym sukcesem, proszę Państwa, oszczędzić mieszkańcom wzrost tego taryfy, który był fundowany we wszystkich praktycznie największych miastach w Polsce. Warszawa, Katowice, Bydgoszcz, Szczecin, Kielce, proszę Państwa, tam po zakończeniu projektu taryfa rosła od 20 do 30 punktów procentowych. U nas, proszę Państwa, rosła 4,2, bo staraliśmy się dla mieszkańców innymi kosztami tak zneutralizować wartość wzrostu amortyzacji podatku od nieruchomości. Uprzedzając pytanie, proszę Państwa, na 18 największych miast w Polsce, które są, nasza taryfa jest 4. od końca. Miasta, które są zdecydowanie większe i bardziej rozwinięte od Lublina, typu Katowice, Warszawa, tam taryfa jest wyższa niż w Lublinie o 50-40%. Za nami są troszeczkę mniej rozwinięte miasta, to jest Rzeszów, to jest Białystok i jedno troszeczkę większe Łódź. Natomiast wszystkie pozostałe największe miasta w Polsce mają wyższe ceny niż my. Łódź też trzeba pamiętać, że jest troszkę innym miastem, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką wodno-ściekową. Tam są trzy spółki, które... Tak. Tam jest spółka infrastrukturalna, tam jest troszkę inaczej. To jest coś takiego w Łodzi jak w PGE, prawda? Że jest dystrybucja i obrót oddzielony i troszeczkę inaczej to wygląda. Wody stulejowe. Jeszcze raz. Wody stulejowe. Tak. To znaczy tak, no wchodząc głęboko w analizę, proszę Państwa, to generalnie wygląda to tak, że wody są albo głębinowe, albo powierzchniowe. No my mamy to szczęście, że mamy wody bardzo dobre. Wody czerpiemy z naszych ujęć podziemnych, natomiast no, większość miast w Polsce korzysta z wód
powierzchniowe, które dodatkowo są w różny sposób za pomocą aktywnego węgla i innych procesów oczyszczane, no ale zarówno właściwości fizyko-chemiczne, jak i sam smak są no, diametralnie inne niż w Lublinie. No, wiele osób jeździło do Warszawy 5 lat temu, korzystając z prysznica, po dwóch prysznicach w Warszawie wracało się do Lublina, były proste spędzenie i tak dalej. No, w tej chwili w Warszawie jest inny standard, także na to też należy zwrócić uwagę, nie wchodźmy w ten techniczny koszt wydobycia. Proszę Państwa, to jest slajd, na którym chcieliśmy Państwu pokazać, jak wygląda dochód rozporządzalny do dyspozycji na osobę w województwie lubelskim. Jakbyście Państwo zwrócili uwagę, no mówi się, że nic się nie dzieje w kraju, w Lublinie, jeśli chodzi o wzrosty płac. Proszę zwrócić uwagę, ten zielony słupek, on ciągle rośnie. Ten dochód rozporządzalny na osobę jest coraz wyższy. Na niebiesko mamy miesięczne koszty wody i ścieków w gospodarstwach domowych. Proszę zwrócić uwagę, że on naprawdę symbolicznie się zmienia. 19,44, 19,90, czyli przyrost 50 groszy, znowu przyrost 50 groszy, tu przyrost 70 groszy, tutaj przyrost 50 kilku, tutaj wzrost 80 groszy, tutaj wzrost 80 groszy. Także naprawdę te koszty miesięczne na osobę rosną niewiele, to jest na gospodarstwo domowe 3,50 miesięcznie. I jednocześnie na czerwono, proszę Państwa, udział kosztów wody i ścieków w dochodzie. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę od 2009 roku zaczyna to maleć. 2,26, 2,14, 2,10, 2,11, 1,95 i na chwilę obecną 2,03. Troszeczkę wzrósł. Proszę Państwa, takie reguły unijne mówią o tym, że optymalna cena wody i ścieków w stosunku do dochodu rozporządzalnego powinna dochodzić do 3 punktów procentowych. Także tak naprawdę mamy na poziomie 2, czyli generalnie taryfa, gdyby nawet rosła, to ma jeszcze dość duży potencjał do wzrostu, aczkolwiek no, tutaj mamy taką strategię jako zarząd, że nie chcemy tej taryfy podnosić. Uważamy, że ta cena jest taka, która odzwierciedla rzeczywiste korzyści, które jesteśmy w stanie dostarczyć, dostarczając na wodę mieszkańcom. Proszę Państwa, rachunek zysków i strat. I tutaj Państwu chciałem zwrócić uwagę na jeden element. Przychody za 12 miesięcy 146 milionów, koszty działalności operacyjnej 144 miliony. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, zysk ze sprzedaży 2 miliony. Zysk ze sprzedaży, proszę Państwa, rozumiany jako wynik tego, co sprzedajemy bez dotacji, bez przychodów finansowych w stosunku do naszych kosztów. Proszę Państwa, w tych 2 milionach złotych mieści się zarówno działalność podstawowa, woda, ściek, jak i działalność dodatkowa. I tyle generujemy tak naprawdę czystego zysku. Ponieważ, proszę Państwa, później mamy pozostałe przychody operacyjne 12 milionów złotych. Proszę Państwa, tak naprawdę to jest czyste papierowe rozliczenie dotacji. Dotację, którą skrzyngowujemy z rozliczeń międzyokresowych, ona wchodzi na przychody operacyjne, jest to taki pieniądz papierowy. Więc zysk spółki, zysk netto na poziomie 9 milionów złotych, który jest, wydaje się, bardzo duży. Tak naprawdę, proszę Państwa, ten zysk to 2 miliony. Reszta to jest dochód papierowy. Zwróćcie Państwo uwagę również przychody finansowe, 1 600 tysięcy złotych, niewspółmierne do kosztów finansowych, niewspółmierne do kosztów operacyjnych. Więc tak naprawdę ten wynik na działalności na poziomie 13 milionów brutto minus podatek 9 milionów, to tak naprawdę w tych 9,5 milionach, proszę Państwa, 7,5 miliona złotych to jest pieniądz papierowy. Proszę zwrócić uwagę na to, że w roku bieżącym jest ten wynik troszeczkę wyższy, ale tutaj chodzi o taką rzecz, że struktura naszej działalności jest dosyć sezonowa, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i proszę Państwa o koszty. Dlatego, że w okresie jesienno-zimowym odczyty są utrudnione. Jak spadnie śnieg, jak jest deszcz, trudno dostać się do ludzi, trudno wejść do studzienek. Z drugiej strony, koniec roku to przyjmowanie większej ilości środków trwałych, pojawiające się w ślad za tym amortyzacje. Na tym slajdzie chcieliśmy Państwu pokazać, na co wydajemy środki pieniądze. I proszę zwrócić proszę Państwa uwagę na tą pozycję. Amortyzacja to jest 32 miliony złotych, czyli co roku od wszystkich naszych środków trwałych, które posiadamy, odpisujemy w koszty ponad 30 milionów tytułem umorzenia. To jest druga największa pozycja w firmie, pierwszą są wynagrodzenia. Gdybyśmy, proszę Państwa, zwrócili uwagę na podatki i opłaty, 18 milionów złotych. To jest głównie wartość podatku od nieruchomości, proszę Państwa. Czyli tak naprawdę każde kolejne inwestycje, które robimy, w sumie podatki, opłaty, amortyzacje 50 milionów, a więc wyżej niż koszty wynagrodzeń.
Pozostałe strukturze kosztów pokazują się tylko na wysokim poziomie zużycia materiałów i energii. Głównie oczywiście jest to zużycie energii hajtów na procesy na oczyszczanie ścieków wymagają zaangażowania różnych mediów, zarówno ciepła, jak i gazu. Pompowania wody oczywiście, proszę Państwa. No i to, o czym mówiłem wcześniej. Każde kolejne inwestycje są coraz trudniejsze, ponieważ tam, gdzie się grawitacyjnie wszystko udało zrobić, gdzie spływa, to już zrobiliśmy. Teraz zostały nam ulice, na przykład jedna z ulic, którą w tej chwili projektujemy. Bardzo trudna ulica, ponieważ w pierwszej koncepcji projektanci zaproponowali, że powinno być tam kilkanaście przepompowni. Każda przepompownia 200 tysięcy złotych, prawda? Czyli już są koszty, no i dodatkowo koszty użytkowania tych przepompowni. Spróbowaliśmy znaleźć inną trasę, inaczej puścić tą sieć. Okazało się, że 3-4 przepompownie tylko będą, już jest to szczelność, ale już będą przepompownie. Im więcej przepompowni, tym wyższy koszt, proszę Państwa. Zarówno te inwestycyjne, jak i te późniejsze eksploatacyjne. I to, o czym Państwu wcześniej powiedziałem, rok 2014, 2 miliony, wynik na działalności operacyjnej, wynik na działalności podstawowej, na sprzedaży, wynik na sprzedaży, tak to powinno być nazwane, wynik na pozostałej działalności operacyjnej 9,5 miliona złotych. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj mamy 9,5, 6 milionów złotych już za 8 miesięcy, czyli za 2/3 roku. No i tutaj jest ten wykres, który obrazuje, proszę Państwa, historię, jak to wygląda. I proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, lata od 2000 do jeszcze nawet 2010 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wysoki był wynik ze sprzedaży. Firma głównie generowała zyski właśnie ze sprzedaży. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, jak maleje w tej chwili, to jest linia trendu, jak maleje udział w wyniku ze sprzedaży w strukturze zysku i jednocześnie zwróćcie Państwo uwagę, jak rośnie na żółto wynik z działalności operacyjnej, czyli rozliczenie dotacji unijnych. To jest właśnie ten przychód, który my mamy na naszym rachunku, wyników, który się będzie pojawiał, ale w ślad za tym nie idzie pieniądz, proszę Państwa. Na to też chcieliśmy zwrócić Państwu uwagę, że to jest dość istotna. Przydałoby się pokazać może poziom marży do zysków na przestrzeni historii. Nie mamy takiego slajdu, ale ja muszę Państwu dwa słowa powiem. W ostatniej taryfie zysk netto, przepraszam, marża na sprzedaży wody i ścieków była 1 punkt procentowy. Poprzednie 3 lata marża była na poziomie 0,1 punktu procentowego. Proszę Państwa, prosiłbym o to, żebyście Państwo pamiętali, że jesteśmy spółką prawa handlowego. Zarząd nie może działać na szkodę spółki i mieć zero zysku, bo nie o to chodzi w idei działalności spółek kapitałowych. Masz? Po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, co rzeczą jest bardzo istotną, jak się mają marże na wodę i ścieki w innych miastach. Proszę Państwa, takie miasta jak Warszawa, Łódź, Poznań, tam marża wynosi od 10 do 20%. Czyli niezbędne przychody 100 milionów plus marża wynik to jest około 120 milionów złotych. U nas 100 milionów niezbędne przychody, 1 punkt procentowy marży 101 milionów. Z informacji, które my posiadamy branżowy, marża nasza jest najniższa wśród wszystkich miast dużych w Polsce. Natomiast no, slajdem nie dysponujemy, ale tu prezes ma i... Ja powiem, chciałbym, żeby Państwo zauważyli tendencję. Będę mówił od 2000 roku wzrosty taryf w poszczególnych latach. 2000, zaczynam, 14,35%, 18,25%, 17,36%, 17,53%, 5,83, 8,15, 3,67, 4,52, 5,64, 15,12, 1,7, 5,62, 4,46, 3,58, 4,65, 2,54. To były wzrosty taryf rok do roku. Nie, wzrost taryf w układzie procentowym rok do roku. Ceny za metr sześcienny wody i ścieków łącznie. A to, o czym ja mówiłem, to była marża zysku nakładana na, bo jak się liczy taryfę? Taryfę liczy się w ten sposób, że jest to wartość niezbędnych przychodów
podzielić przez ilość zużytych metrów sześciennych, tak? I proszę Państwa, ja już to kiedyś na komisji tłumaczyłem, że z punktu widzenia czysto matematycznego, jeżeli maleje nam, ze względu na coraz bardziej zaawansowane technologie, zmywarek, pralek i tak dalej, maleje nam zużycie wody, to jeżeli nam się najanownik zmniejsza, a licznik nawet jest na tym samym poziomie, albo nawet maleje, czyli koszty maleją, ale szybciej maleje mianownik, to nam wychodzi wartość tak naprawdę wyższa, czyli taryfa rośnie z przyczyn całkowicie niezależnych od spółki, tylko i wyłącznie z powodu tego, że zastosowanie coraz bardziej wodooszczędnych i oszczędzających wodę technologii powoduje, że nam się zmniejsza ilość, zresztą taki był slajd, gdzie się zmniejsza ilość właśnie sprzedawanej wody i odprowadzanych ścieków. A to 1 punkt procentowy w tym roku, a 0,1 to jest właśnie zgodnie z ustawą do tej wartości niezbędnych przychodów, które spółka musi wygenerować, żeby pokryć koszty działalności przedsiębiorstwa, do tych wartości niezbędnych przychodów dodaliśmy w tamtym roku 1 słownie punkt procentowy marży, a wcześniej 0,1 dziesiątą punkta procentowego marży. Ale nie. A tu mamy 8 miesięcy. Też prosił mnie wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Bo 12% w jednym miesiącu wzrostu, to 12 może oznaczać tylko i wyłącznie. Mówiłem to w odniesieniu do suszy. A to panie radny, ale to ja panu powiem prosty rachunek. To jest 100 tysięcy złotych. To jest 100 tysięcy złotych, tak. Ponieważ 30 tysięcy metrów sześciennych razy netto 3 zł, to jest 100 tysięcy złotych za okrąglenie. Czyli o tyle nam wzrosła wartość miesięcznej sprzedaży w lipcu. W sierpniu powiedzmy też wzrosła nieproporcjonalnie, ale skala 200 tysięcy w wartości przychodów 148 milionów, to były miesiące, w których, i to też warto podkreślić to, co tutaj prezes mówił, że proszę Państwa, w wielu miastach w Polsce obserwowane były ograniczenia w dostawie wody. Natomiast nasz system pracował bez zarzutu, nie było żadnych awarii. Myśmy pompowali wodę, wszyscy mieli ciśnienie, Myśmy w lipcu, w sierpniu, kiedy ludzie do nas dzwonili i pytali, czy mogą korzystać z wody, czy mogą podlewać ogródki, mówili tak i nic się nie działo, nasz system pracował bez zarzutu. Z czego to wynika? Między innymi z tego, że w tamtym roku zakończyliśmy jeden z naszych kontraktów w tym dużym projekcie, właśnie przebudowę największej stacji wodociągowej Zębożycka. To, że udało nam się ją odnowić, że udało się stosować najnowsze rozwiązania tam w zakresie chlorowni, zasób, przepustnic i systemów całych, spowodowało, że ten system pracował wydajnie. A jeszcze dziękuję za uwagę. Aktualizacji programu inwestycyjnego czy rozbudowy i może jeszcze jakoś dwa zdania w kontekście, co zostało powiedziane na ten temat. Jeżeli chodzi o ta zmiana na pewno jest podyktowana tym, że wcześniej jak planowaliśmy plan, robiliśmy plan, ten, który przedstawiliśmy Szanownej Radzie Miasta do zatwierdzenia. Planowaliśmy go w takim układzie, że będziemy gdyby realizowali zadania z określoną dynamiką założoną w planie. Ta dynamika się zmieniła. Część zadań, te 40 milionów plus część pieniędzy unijnych zrealizowaliśmy teraz. Dlatego, że wydawało nam się, że lepiej to po prostu zrobić, jeżeli stać nas na to i mamy środki do tego, po prostu to wykonać. Przyspieszyliśmy część zadań. Natomiast najbardziej istotną rzeczą, myślę, że dla Państwa jako Rady, która podejmowała decyzję o planie, jest to, że na końcu kwota sumowana za te 5 lat, które była, nie drgnęła. Czyli zrobiliśmy coś takiego, że w przyszłym roku, w 2016, będziemy mieli taki lekki oddech inwestycyjny, gdzie sfinansujemy jeszcze zadania, które są ukończone i zostaną zakończone do końca 2015 roku. My je sfinansujemy w części w 2016 roku, ale musieliśmy część środków przesunąć na 15 po to, żeby jak gdyby całe zadanie sfinansować. W przyszłym roku ilość środków, które wydamy, będzie mniejsza, tam chyba około, ja dokładnie teraz nie pamiętam cyfry, około 60% mniej środków wydamy, jeżeli chodzi o rok do roku, czyli pierwotny plan w stosunku do korekty.
Pozostałe lata już są praktycznie identyczne, jeżeli chodzi o ilość wydawanych środków. Zmiana praktycznie dotyczy tylko jednego roku i jest związana z tym, że część zadań zrobiliśmy wcześniej. Czy to nie jest tajemnica, dlatego że generalnie chodzi o to, że... Tak. Generalnie idea jest tego typu. Nasz projekt unijny, jak każdy projekt unijny, był obwarowany kilkoma koniecznymi do spełnienia warunkami. Jednym z tych warunków było na przykład to, że budowa sieci mogła się odbywać tylko tam, gdzie było 120 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Budowaliśmy tam na przykład sieci magistralne albo główne sieci dosyłowe. No i dochodziło do sytuacji takiej, że z projektu unijnego robiliśmy magistralę, no i ludzie, którzy tam mieszkali, no w żaden sposób nie mogli się w tych ulicach dopiąć, bo było to tylko główny kanał. No i jaki sens było czekać na to, żeby za dwa lata to ludziom zrobić, więc postanowiliśmy, że te inwestycje przesuniemy i zrobimy teraz, jeżeli mamy taką możliwość. Ja wcześniej mówiłem o tym, że zaczęliśmy wykorzystywać naszych pracowników do tego, żeby wykonywali tego typu zadania. My w tej chwili nie robimy tak jak jeszcze kilka lat temu, że zbieramy kilka ulic i robimy przetarg na to, żeby ktoś to zrobił. Wykorzystujemy naszych pracowników, wiemy dzięki temu, że jest na pewno zrobione to o niebo dokładniej, ponieważ robią to tak naprawdę sami dla siebie i później ewentualnie będą to naprawiali, a nie tak jak najczęściej bywa w inwestycjach, że po 3 latach już jest droga remontowana. Korzyść dla firmy, bo pracownicy są w pełni dociążeni, wzrosła ich efektywność, jest ich za co nagradzać, a jednocześnie no, nie widzieliśmy powodów czekania na to, żeby się tak wydarzyło, tym bardziej, że informacje, które dochodziły z Narodowego Funduszu były takie, że nie wiadomo jakie będą wytyczne dotyczące dalszego finansowania. Jeżeli byłby utrzymany współczynnik 120 km², to w wielu tych miejscach nie moglibyśmy zrobić inwestycji z unijnych pieniędzy i tak prawdopodobnie będzie. Więc jeżeli nadarzyła się okazja, a myśmy zrobili program emisji obligacji, żeby sfinansować udział własny w tym projekcie i pieniądze nam zostały, to stwierdziliśmy, lepiej to zrobić dla ludzi teraz niż później. Jeszcze jeden aspekt tej sprawy to tak zwany efekt ekologiczny. Jeszcze zanim myśmy tutaj przyszli, ktoś, kto stworzył ten projekt, powiedział, że taka i taka liczba ludzi zostanie przyłączonych. W praktyce okazało się, że są dzielnice w Lublinie, w których nie wszyscy chcą się przyłączyć do sieci, bo na przykład mają dziurawe szambo i mniej płacą, no, milion różnych przyczyn. Żeby umożliwić zrealizowanie efektu ekologicznego, przyspieszyliśmy część inwestycji tak, żeby później móc pokazać, że to, co ktoś obiecał, my zrealizowaliśmy. To są główne przesłanki, także i w tym planie... Ja wiem, że to sieć ta kanalizacyjna, czyli jest i sieć kanalizacyjna, i sieć wodociągowa. Jacek teraz powiedział o tak zwanym efekcie. Efekt odnosi się do kanalizacji. Do kanalizacji, bo to... Pytanie moje raczej jest o kierunku technicznym. Co się Państwu da? Ale to mi trudno, bo tych zadań... Panie Radny, my możemy się przygotować, ale tych zadań było... Jeszcze jedno mam pytanie, bo z Państwa wypowiedzi, tak, na slajdzie płace nie rosną, natomiast Panowie mówicie o jednak możliwościach wynagradzania pracowników. To rozumiem, że to idzie, to dodatkowe wynagrodzenie za te efekty idzie w te koszty tych inwestycji. Nie, pan zobaczył... Ale co tam 20 osób na 1000? Panie Radny, to idea jest inna. Idea jest taka. Jeżeli robimy przetarg na wybudowanie czegoś, to płacimy wykonawcy za to, że nam coś zbuduje, tak? A w tej chwili wykorzystujemy swoich pracowników do tego, żeby oni nam to coś wybudowali. Oni to robią w ramach zaciśnięcia czasu pracy, w ramach większej efektywności, więc koszt inwestycji jest taki sam, jakby był to zlecony. Działań operacyjnych niż ze sprzedaży. Co rozumiemy przez te działania operacyjne? Gdzieś tam No to właśnie próbowałem wytłumaczyć to, że przychody z działalności operacyjnej to głównie jest rozliczenie inwestycji, ponieważ jak dostajemy dotacje, to dostajemy dotacje w jakiejś tam dużej wysokości i dopiero w momencie, w którym przyjmujemy środki trwałe i księgowujemy amortyzację, to część tej dotacji księgowujemy w rachunek zysków i strat i on trafia na przychody operacyjne. Czyli tak naprawdę nie jest to żaden pieniądz papierowy, to jest tylko i wyłącznie przesunięcie księgowe, które zgodnie z polską ustawą rachunkowości jest niestety tak nieszczęśliwe, że powoduje, że wynik spółki rośnie, a ani złotówka za tym nie idzie. Bo te pieniądze, które się dostali z dotacji, myśmy zapłacili po prostu wykonawcom za zrealizowanie inwestycji. A później przez tego typu działania... Tak w definicji tej prostej brakowało. Bardzo dziękuję. O udział finansowy przedsiębiorstwa w inwestycjach tych unijnych, bo tutaj Pan mówił,
że było 40 milionów złotych poza projektami unijnymi, prawda, te nakłady własne, ale chciałbym wiedzieć generalnie, jakie były nakłady własne przedsiębiorstwa w zadaniach inwestycyjnych i unijnych, i tych pozaunijnych. Druga sprawa to chodzi mi o legalizację i wodomierze. Chciałbym uzyskać podstawę prawną, z jakiego tytułu wynika, że wodomierze należy wymieniać co 5 lat. Metrologia, ustawa. To jest ustawa, tak? Tak. Aha, no to dobra ustawa. No teraz mamy jeszcze... Ale pocieszające jest, Pani Radny, nie, że, bo ja rozumiem, że to tak mniej więcej byśmy mieli wymienić samochodem co 5 lat, bo się, załóżmy, psują. I teraz też był projekt prowadzenia automatu, żeby każdy miał w samochodzie. No to jest mniej więcej ten styl. To uważam, że to jest monopol niewłaściwy, żeby każdy mieszkaniec kraju co 5 lat musiał sobie wymieniać wodomierz. No ale to mówię, bo tak pytają mnie mieszkańcy, więc ale jak to ustawa niezależnie jest to od, jakby od przedsiębiorstwa. Wodomierz się wykamienia i po kilku latach przestaje to wskazywać. Pocieszyć, jeżeli mogę. Będą wprowadzane nowoczesne wodomierze, które będzie można wymieniać co 10 lat, bo tak mówi producent. No niestety będzie trzeba do tego zmienić prawo, bo prawo nie będzie pozwalało na funkcjonowanie tego wodomierza bez jego ponownego skalibrowania po 5 latach. Także to są takie rzeczy, na które my nie mamy niestety wpływu. 2010-2011 roku to zarówno budżetówka, jak i na przykład wiele innych zakładów były zamrożone płace. W związku z tym tak naprawdę to dochód się zmniejszył tak obliczony, to nie ja obliczałem, około 20% w ostatnich 3 latach w stosunku możliwość wydatkowania. Po prostu siła nabywcza znalazła o 20%. I tutaj no tak samo wynika, jest w tym też cząstka wody. Wiem, że to niskie są, niska marża, nieduże podwyżki, no ale tak nie, trzeba patrzeć na jakby mieszkania w mieście, jakie mają dochody. Bo tak na wykresie wynikało, że to bardzo mało. Tak naprawdę to się, większości się zwiększa, niektórych się zmniejsza, ale w większości tych, co mało zarabiają, na wodę. To są dane. Chciałbym, żeby Pan Radny zwrócił uwagę województwa lubelskiego. Gdybyśmy to odnieśli do Lublina, a próbowaliśmy to zrobić, to wygląda to troszkę inaczej i tam wtedy nie ma dwa, tylko jest jeden z groszami. Ale po to, żeby nie korzystać z danych, których mamy niesprawdzone, korzystamy z danych GUS-owskich, które są oficjalne i dostępne. Ja myślę, że jeśli GUS pisze, że to po prostu żądany, to nie wierzę. Nie, panowie się posługują danymi ale ja mogę podać grupy zawodowe, które od 5 lat nie miały ani grosza podwyżki. Udziału z dostępu do wodociągów i kanalizacji, natomiast chciałem zapytać o takie białe plamy, między innymi stosowane też po nich wodę, gdzie właśnie brak uzbrojenia powoduje, że jest pewna blokada inwestycyjna w pewnych obszarach. Czy coś w tym zakresie? Ja jeszcze bym podał Bronowice, Nadbyszycka, tam mieszkańcy nie mają tani wody. Ja się cieszę, że w końcu pytanie padło, bo ja od 3 lat chciałem odpowiedzieć na to pytanie, tylko za każdym razem się zastanawiałem. Czy odpowiedź, ale uważam, że teraz akurat dojrzałem do tego, żeby proszę Państwa, to jest koło zamknięte. Bo z jednej strony, jak my przedstawiamy taryfę, w której pokazujemy, że ze względu na robione przez nas inwestycje rośnie amortyzacja i ona będzie rosła, bo tak wynika z ustawy o rachunkowości i będzie rósł podatek od nieruchomości. Proszę Państwa, od czasu, kiedy ja tutaj przyszedłem, amortyzacja wzrosła, żeby Państwa nie oszukać, o 16 milionów złotych, a podatek nieruchomości bodajże o 9. Czyli 25 milionów złotych dodatkowych kosztów przykładających się na taryfę, z czego się wzięło? Z tego, że robimy inwestycje.
Więc z jednej strony państwo, radni, społeczność oczekuje tego, żebyśmy robili inwestycje, żebyśmy likwidowali biurokramy, to co robimy, ale z drugiej strony, żeby taryfa nie rosła. Nie ma takiej możliwości, bo każda inwestycja generuje wzrost amortyzacji. Jeżeli znajdzie się złoty środek na to, żeby inwestycje nie generowały amortyzację, to na pewno możemy wszystkie pieniądze przeznaczyć na inwestycje. Tylko to jest zamknięte koło i w końcu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy gdzieś jest ten sens? To tak samo dotyczy państwa jak ze stratami wody. My mamy straty wody najniższe w Polsce, około 10%, nawet poniżej 10%. Większość miast w Polsce ma kilkanaście, w Rosji, na Ukrainie nawet po 40% mają straty wody. Najlepszym miastem w Europie, prawdopodobnie na świecie, jest Berlin, ma nieco ponad 5%. I teraz tak, my wydajemy pieniądze na prewencję, na szukanie wcześniej możliwych usterek, żeby do wypływu wody nie nastąpiło. I teraz jest pytanie, czy warto jest inwestować kolejne 10 na przykład milionów złotych na inwestycję zapobiegawczą, żeby obniżyć stratę wody o 0,5 punktu procentowego. I tak samo jest tutaj, jest pytanie o wyważenie poziomu inwestycji w stosunku do kosztów, które ciągną ze sobą inwestycje. To jest pierwsza strona medalu. I druga to jest ta, o której mówiłem. Proszę Państwa, jeżeli mamy, nie wiem, 4 gospodarstwa domowe, w których żyje 8-9 osób, a my mamy zrobić 3 przepompownie, żeby podłączyć te osoby, to nasze wydatki inwestycyjne na podłączenie 8 osób wyniosą 1 lub 2 miliony złotych. Proszę sobie uświadomić, że te nakłady w przeciągu 1000 lat nie mają szans wrócić do nas. I ktoś może kiedyś zadać pytanie, po co w takim razie coś takiego robić? A jak my proponujemy ludziom, żeby partycypowali w tym projekcie, bo każdy chce. I ja, proszę Państwa, przyznaję się uczciwie, ja mieszkam prawie w centrum Lublina i też nie mam kanalizacji. Nie mam kanalizacji. Tylko jak na mojej dzielnicy jest dyskusja, że jakoś może byśmy coś od siebie dali, projekt zrobili, pomogli, to wszyscy nie, każdemu jest okej. Okay. I tutaj jest gdzieś ta kwestia wyważenia. Mieszkańcy nie chcą partycypować w inwestycjach, chcą, żeby ich przyłączyć, żeby im zbudować sieć, ale ci, co już mają, nie chcą więcej płacić za te ścieki. I to jest, proszę Państwa, kwestia wyważenia i złotego środka. My chętnie chcielibyśmy się pochwalić, być 100% skanalizowania. Jesteśmy miastem XXI wieku, super w Europie. I to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia decyzji tego, że inwestycje ciągną za sobą koszty, które powstaną duże. Natomiast jeszcze odnośnie Białych Plam, tak żeby Państwo też wyszli z tego świadomości, że my o tym myślimy. Mamy przygotowany praktycznie cały plan dotyczący tego, co powinniśmy zrobić w przyszłości, żeby te białe plamy, o których mówicie, zostały jakby zabezpieczone. I jak na to patrzymy od strony kosztowej, to tak, przede wszystkim to musiały być środki spółki. Trzeba o tym pamiętać. Tutaj praktycznie nie ma możliwości udziału środków unijnych, dlatego że nie spełniamy wskaźników i kryteriów, które są wymagane przy aplikowaniu o środki 120 osób na kilometr kwadratowy sieci, bo proszę Państwa, to są osoby, które trzeba udokumentować. Udokumentować, każdą jedną osobę trzeba. Wiele osób jest gdzie indziej zameldowanych. Wiele osób podaje nieprawdziwe dane z różnych powodów. No. Mieszka w gospodarstwie 4 osoby, ale mówią, że mieszkają 2, no bo... Natomiast odpowiadając na pytanie tak trochę przewrotnie, czy jesteśmy my w stanie jako NPWiK, czy w obecnej sytuacji tego, że kończymy projekt, będziemy aplikowali kolejne pieniądze i będziemy próbowali też wykorzystywać własną amortyzację do finansowania przyszłych inwestycji. Czy jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców, jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć wszystkich? Ja mogę powiedzieć, że nie. Nie zrobimy tego w tak krótkim czasie. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Rozwój miasta, suburbanizacja jest dość znaczącą rzeczą. Nie jesteśmy w stanie inwestycyjnie nadążyć. Po prostu. I moglibyśmy to robić, gdybyśmy mieli więcej własnych środków na realizację zadań inwestycyjnych. Natomiast nie możemy myśleć o pieniądzach unijnych, bo naszym zdaniem te kryteria, które będą w kolejnym pójściu, nie zostaną zmienione aż tak drastycznie, żebyśmy mogli robić takie inwestycje, jak o których powiedział Jacek, czyli budować znaczny odcinek po to, żeby podpiąć takie rozproszone nieruchomości. Jak również też trzeba pamiętać o tym, że wykorzystaliśmy już bardzo znacząco możliwości grawitacyjne odprowadzania ścieków w mieście i teraz inwestycje, które będziemy realizowali, są związane bardzo często z nowymi pompowniami. Pompownie oznaczają wyższe koszty inwestycyjne,
jak również oznaczają wyższe koszty eksploatacji. To był taki w sumie blok pytań. Pierwszy to chciałbym, żebyście pan, znaczy na slajdach zauważyłem dwie rozbieżne informacje, z tym, że mogę się mylić, jeżeli chodzi o sferę płac. Bo przy jednym slajdzie pokazane było, że one są około 60 milionów, a później na danych liczbowych około 50 milionów. Przy czym też pan prezes powiedział o tym, że nie rosną płace, natomiast ściśle nie rośnie może fundusz wynagrodzeń, no to natomiast tak, płace rosną. Nie rośnie, nie, że płace. Ogółem fundusz płac. Ale pytanie, możliwości są podnoszenia, prawda? Co też pan widział na jednostkowym wynagrodzeniu? Na wysokości średniej wynagrodzenia. Było pokazane, nie pamiętam. 4200 brutto. Brutto. Natomiast wracając na szybko do pana pytania, domyślam się, że chodzi o to, że na jednym slajdzie są w kosztach rodzajowych pokazane wynagrodzenia 50 milionów plus narzuty 11, co razem daje 61 milionów jako płace brutto z narzutami. Druga sprawa dotyczy emisji obligacji. Czy w ogóle przychody z tej emisji były tutaj wpisane i kiedy jest wykup? Tylko koszty mogą być. Tylko koszty przy emisji. To jest przychodowa obligacja. To nie są obligacje przychodowe. Rozumiem. To jest zobowiązanie spółki. Dług. Obligacje, tak, to jest zobowiązanie. Właśnie, kiedy będzie wykup obligacji? Czy już jest prowadzony, czy jak jest pewny wykup? Czy jeżeli chodzi o te obligacje, to my się tu chyba możemy pochwalić, ponieważ koszt pozyskania pieniędzy w ramach emisji obligacji jest dla nas bardzo, bardzo korzystny, dlatego że my mamy obligacje, które są oprocentowane na WIBORze plus marża. Marża, która jest poniżej rynku na chwilę obecną, sporo, ale dodatkowo 15% wartości nominalnej każdej obligacji przy wykupie płaci za nas Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Czyli od każdego miliona złotych, które pożyczyliśmy, my oddajemy 850 tysięcy. To tak naprawdę uwzględniając wartość pieniądza w czasie, wychodzi, że koszt emisji obligacji jest poniżej zera. Rozumiem, ale kiedy wykup zaczyna się od przyszłego roku zaczyna się wykup, to są obligacje maksymalnie 10-letnie. Zostały wyemitowane w 2014 roku po raz pierwszy, czyli spłata ich nastąpi za 9 lat finalnie. A jakie wielkości? Program emisji obligacji jest na 90 milionów złotych netto. Na 10 lat, czyli proporcjonalnie. Nie jest proporcjonalnie. Jest to rozłożone w stosunku do prognozy finansowej spółki. Są lata, w których spłacamy więcej, są lata, w których spłacamy mniej. W zależności od tego, żeby nie zachwiać płynnością finansową spółki. Rozumiem. I jeszcze chciałem zapytać o taką sytuację dłuższookresową, prawda? Bo w tej chwili dużo z tych finansów, którymi spółka dysponuje, to są środki zewnętrzne. Zmieniają się programy unijne i w kontekście tych 900 osób, które są, 900 firm, 10, prawda, które są zatrudnione, czy Państwo widzicie tutaj w dłuższej perspektywie jakby możliwość wykorzystywania środków zewnętrznych, które by zapewniły tutaj funkcjonowanie przedsiębiorstwa na tym poziomie. Ale ma pan na myśli zatrudnienie czy inne elementy funkcjonowania przedsiębiorstwa? Bo jeżeli mówimy o zatrudnieniu, to tak naprawdę robimy dzisiaj wszystko, żeby odejścia pracowników były tylko i wyłącznie naturalne. Nie planujemy dzisiaj żadnych działań, które by miały na celu przyspieszanie odejścia pracowników. Przeciwnie, robimy wszystko, to co wcześniej powiedział prezes Jacek, żeby naszych pracowników zaangażować w znacznej mierze w prace inwestycyjne. Trzeba pamiętać też o tym, że za chwilę, bo 5 lat to jest chwila tak naprawdę, jak patrzymy na perspektywę czasu, będziemy musieli zatrudniać ludzi. Dlatego, że średnia wieku dochodzi nam do 50 lat.
co oznacza, że będziemy musieli odtwarzać załogę na niektórych stanowiskach. W większości to dotyczy pracowników ze średnim wykształceniem i na stanowiska robotnicze. Także 10-11 milionów złotych. Ale już nie. Dodatkowe działalności. Działalności dodatkowe. A nie, tam mieliśmy przychody ze sprzedaży 2 miliony z tego. A to zysk, tak? Zysk. A to był zysk, a nie przychody. Dobrze. To, ale procentowo? Znaczy ja... Zysku nie interesuje. W tych 2 milionach złotych zysku, jaki może być udział procentowy przychodów ze sprzedaży, zysków ze sprzedaży usług, czyli tej działalności dodatkowej? Ja nie pamiętam w tamtym roku ile było, ale dwa lata temu mieliśmy 800 tysięcy zysku na działalności kanalizacyjnej, 100 ileś tysięcy straty na wodzie i chyba 1 300 000 zysku na działalności dodatkowej. Czyli można powiedzieć, że mniej więcej 50% to jest zysk z działalności. Można to policzyć by było, ale to nie mamy tak zysku. Tak, zysku. Tak można przyjąć, że niektórych latach tak. Zysk, tak jak to w każdej spółce, zysk jest na końcu, jest propozycja zarządu odnośnie tego, jak podzielić wynik finansowy spółki. Jest składany Radzie Nadzorczej, opiniowany przez Radę i trafia do właściciela, do którego należy. Tak jak to mówi przedługo przepisy, decyzja. Bo tak naprawdę jakby się pojawia się z różnych miejsc, chociażby dofinansowania z drugiej. Właściciel to zabije na pytanie do właściciela, co to zrobi. Pan dyrektor ma już zabrać głos. Ostateczna decyzja, tak jak pan Rutans powiedział, to jest prowadzone zgromadzenia, którym na dzień dzisiejszy poprzez kolumny CSPO jest to moja skromna osoba. No, zysk, czyli de facto ta dywidenda, czyli udział w zysku trafia do, do wspólnego worka, jakim jest budżet miasta. Dużo idzie też na, tak jak mówiliśmy wcześniej, w wcześniejszych latach, na inwestycje w tym oświatowe. Swego czasu szkoła na miasto w Minie. On jest przypisany do danej ulicy czy do danej stricte inwestycji. Jest podejmowana decyzja też w oparciu o decyzję Rady Miasta. No, to wszystko jest przeznaczone. To znaczy w 2014 ile było dywidendy dla miasta? Już mogę powiedzieć, znaczy, ale za zysk za 2014 czy za zysk, który wpłynął w 2014? To jest różnica. Który wpłynął do miasta. Zysk w 2014, czyli to jest udział zysku za 2013, to jest 5 493 683 zł i 85 groszy. W tym roku jak jest planowane? W tym roku jest planowane około 6,5 miliona łącznie. Wpłynie to... Łącznie z urbecem? Czy... Nie, łącznie w tym znaczeniu, bo jeszcze mamy rok niezakończony. Ja mówię o udziale zysku, czyli dywidenda, udziale zysku. Czyli jak już tam pozostała część? Pozostała część, bo jest zwane zgromadzeniem, jest oddzielone w zależności od lat. Część czasami szkoda za kapitał zapasowy, rezerwowy, idzie też na dofinansowanie, czyli ten płacy taki fundusz. Przełączeniowy. Przełączeniowy, bo było 600 tysięcy, wcześniej było 14 milionów złotych, czyli on partycypuje w kosztach przełączenia. Ale też to idzie na nagrody dla pracowników, które są zapisane w układzie zbiorowym i pracy. Jeżeli mam środki z programu unijnego, to czy samo przyłączenie do Kowalskiego to też jest dofinansowane, czy Kowalski osobno sobie płaci? I jak to jest po prostu? Filozofia wykonania pojściu była taka, że tak naprawdę po stronie beneficjentów było wybudowanie takiego szkieletu, do którego mogłyby być podłączone nieruchomości. Czyli można powiedzieć studienka przy płocie, przy granicy działki.
Reszta leży po stronie mieszkańców. Natomiast my tak naprawdę w ostatnich dwóch latach po pierwsze uruchomiliśmy na nasz wniosek i ze wsparciem pana prezydenta program, który my nazywamy Przyłącz się do nas, gdzie można dostać dofinansowanie u nas do 5000 zł na każde przyłącze. I wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dwie transze pieniędzy unijnych, które w podobnym procencie, znaczy w podobnej kwocie, mogą finansować przyłącza po stronie mieszkańców. Czyli to, co jest od granicy działki do nieruchomości, do domu na przykład. Tak, tak, tak. To, na przykład 20 metrów, to jaki to jest koszt? Nie mówię, bo to jest obecne warunki. To znaczy 20 metrów możemy to pomnożyć razy 170, ale również razy 300, w zależności od tego, gdzie to występuje. Ale pewnie jakbym powiedział, że to jest między 150 a 300, pomyliłbym się chyba nie. Nie. Chyba nie. Za metr. Za metr, oczywiście. Za metr. Jakie jest zainteresowanie mieszkańców? To znaczy dzisiaj, jeżeli chodzi o nasz efekt, efekt to było 1700 z groszami nieruchomości, które musieliśmy podłączyć. Dzisiaj praktycznie z dużym przybliżeniem 100% mamy 75% efektu, także go zrobimy, bo mamy podpisane umowy. Ale to nie tylko o tym, w którym partycypowali mieszkańcy, bo chcę o to zapytać. O te projekty, w ramach których mieszkańcy finansowo partycypują, to było te 1700. Nie, to całość. Ja całość. Nie, a ja chciałem zapytać. Chodzi o zainteresowanie tymi projektami, w ramach których mieszkańcy współfinansują inwestycje. Może generalnie tak, no, trudno mieć w głowie wszystkie dane, bo Państwo zadajecie pytania ze wszystkich działek. Myśmy się przygotowali z działalności ekonomicznej, bo taka jest Komisja Budżetowo-Ekonomiczna, natomiast no, mamy prawo nie wiedzieć o ilości budowniczych, czy o ilości osób, które się przyłączyły w danym roku, no bo tych cyfr jest nie do ogarnięcia. Natomiast panu przewodniczącemu mogę odpowiedzieć tak, że w zasadzie dzisiaj wszyscy, którzy chcą się przyłączyć, niezależnie od okresu, w którym występowali o przyłączenie do rentowniku, mogą otrzymać refinansowanie tego albo z Przyłącz się do nas, albo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Odpowiadając tak uczciwie, dzisiaj liczymy sobie koszty za ostatni rok, po to, żeby powstało do policzenia taryfów. Mogę obiecać tyle, że zrobimy wszystko, żeby taryfa nie wzrosła. Natomiast jeżeli w kosztach będą takie pozycje, z którymi my nie będziemy w stanie nic zrobić jako zarząd spółki i spółka, na co nie mamy, to naprawdę jest to poza naszym zasięgiem, bo prawnie musimy to włożyć w taryfę i to pokazać. Nie mamy trendu mocno zwyżkowego taryfy dzisiaj. Natomiast do podwyżki taryfy może nas zmusić nie tylko sytuacja kosztowa, ale również przyszłość, jeżeli chodzi o potrzeby finansowe spółki na finansowanie rozwoju lub też decyzja o tym, że nie będziemy tego rozwoju finansowali. To jest też jak gdyby w gestii państwa, bo jeżeli są sugestie odnośnie tego, że mieszkańcy chcą mieć nowe sieci, to niestety trzeba przyjąć to, że trzeba będzie to w jakiś sposób sfinansować. Pieniądze mogą pochodzić tak naprawdę z dwóch źródeł. Środki własne plus środki unijne. Naszym zdaniem środki unijne tak, ale będzie je bardzo trudno zaaplikować do obecnej sytuacji w mieście. Pozostają środki własne, które, tak jak Państwo widzicie, są całkiem znaczące. Radny, myślę, że kolega Sławek też, wychodzimy z takiego założenia, że zadłużać się można do pewnego poziomu. Nasze możliwości, na które my szacujemy poziom naszego zadłużenia, to jest kwota około 120 do 140 milionów złotych. To są maksymalne poziomy zadłużeń, na które spółka jest w stanie w jakimś horyzoncie czasowym wytrzymać. Myślę, że skłaniają się ku niższej z tych wielkości. Tak.
niż jest. Jeżeli mamy program w tej chwili na 90 milionów, który zaczniemy w przyszłym roku dopiero spłacać, to oznacza, że tak naprawdę gdybyśmy mieli robić nowy program emisji, to jesteśmy w stanie obsłużyć program na 30-40 milionów złotych. Więc jeżeli dołożymy sobie takie stricte finansowanie unijne, tak 55% unijne, środki 45% nasze, to wychodzi z tego, że stać nas na zrealizowanie inwestycji na poziomie 90, maksymalnie 100 milionów złotych, czyli tyle, na ile w tej chwili projektujemy sieć. Przy czym trzeba jeszcze sobie podkreślić, że chyba jesteśmy jedynymi albo jednymi z naprawdę trzech dosłownie wodociągów w Polsce, które taki program emisji obligacji mają z tymi dopłatami. Policzyliśmy sobie dość szybko koszt pieniądza i wyszło nam, że nie opłaca nam się brać kredytu z dopłatą do odsetek, kiedy możemy dostać 15% wykupu przy spełnieniu oczywiście określonych kryteriów. My te kryteria spełniamy i z każdego z 90 milionów, które pożyczyliśmy, tak naprawdę oddajemy 78, czyli 12 milionów złotych zostawiamy, a koszt całych obligacji przez te lata jest naprawdę na poziomie poniżej rynku. Mamy negocjowane te obligacje poniżej rynku, bez prowizji, bez niczego. Uwzględniając te 12 milionów, rozkładając wartość pieniądza w czasie, to naprawdę to nasze obligacje to są na poziomie zera. Natomiast trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że po pierwsze rynek w tej chwili finansowy w Polsce jest na zupełnie innym poziomie i poziom marsz, o którym my w tej chwili mówimy, to jest nieosiągalny w tej chwili. Nie wiem, może Warszawa może mieć takie marże, wodociągi warszawskie, my na pewno nie, a po drugie nie ma już programu dopłat do obligacji. Poza tym nasza sytuacja finansowa nie jest tak mocna, jaka była, tak pierwotnie startowaliśmy, jeżeli chodzi o obligacje. My podchodzimy dość racjonalnie do tego, są poziomy zadłużenia, są modele zadłużeniowe i to jest poziom, który jesteśmy w stanie obsłużyć w horyzoncie czasowym. Oczywiście można i 200 milionów wziąć, tylko ktoś wtedy się będzie musiał martwić tym, z czego to spłacić. Tak? Od czasu, od kiedy tutaj przyszedłem, do chwili obecnej amortyzacja wzrosła o 33%, ale to nie jest 15%, tak jak powiedziałem, tylko 8%. To chciałem Państwu sprecyzować, bo za szybko policzyłem i niestety teraz, jak się zacząłem zastanawiać, to sobie dokładnie w głowie jeszcze szacowali. Ale to też jest sporo. Dziękuję bardzo. Panu prezesowi. Jeśli nie ma, to dziękujemy bardzo za dyskusję, za prezentację. Pewnie zobaczymy się za rok, zanim wprowadzimy komisji.